Siemaneczko, system mazowiecki Zobgasz, a ze mną dzisiaj jest... Halo. Paweł Nexon Fatwasi, panie, dzień dobry. No i witamy was w kolejnym odcinku na moim kanale z Boćkowa. Dzisiaj będziemy sobie kosić trawę. Tutaj mamy zestawik już uszykowany, także no... Paweł, powiesz kurde, którym dzisiaj będziesz robić. Wybierz sobie nawet. Maliny! Okej. To idziemy do 3P-ka. Jest pierwszy. Także czekaj, które byśmy sobie wybrali łąkę? To chyba najbliższą, to przed nami, co nie? Czekaj, ta przed nami? No. To nasza jest? No. Ty. A, no to dwójka przed nami? To nasze jednak, no. Dobra, szkoda paliwa. Jedź, jedź. Sznera, sznera. Dobra, ja tak myślałem, że... Ja nie chciałem tej brać właśnie. Trochę mokry teren, jak widać. Ale okej. Jakoś tu się... Dawaj, czwóreczka. Skąd te pieniądze się wzięły? Co byś sprzedał? Wyczarowane. Trzeba zboże sprzedać. Zanim ten, to jeszcze sobie założy wałek. O, to jest kreśle. Dobra. O! Na pewno. Pokazało mi, gdzie terenu nie mamy. To jest, kurde, ta. Te kanały są tutaj, gdzie ta woda by się uwadła. No, na spokojnie. Chyba masz dobre hamulce, co nie rozumiem, panie. Ja no, w czpeku był robiony, bo czpek po remoncie. Czpek po kapitalnym remoncie. No. Poprawiony przez Pawła Nexona, także pole... Nie, ja tylko zmieniłem dźwięk. Nie, tylko dźwięk. A nie naprawiałeś go? Nie, tylko dźwięki zmieniłem. No, czy dźwięki twoje dodane? Przy tym kanale są uwagi. Dobra, to w sumie weź tutaj, rób tą połowę, a ja będę robił pan. Okej. Trochę ma. Tutaj to zaraz z was tu łąku się możemy spalić, jeszcze na resztę trzeba pojechać. To będzie pojechać. Ale podoba mi się ta trawa. Ona jest taka wysoka. Powinna być. Tutaj muszę tak zrobić. Myślałem, że tu więcej jest trawa, to tak było. Jest troszkę, ale no. Mamy jeszcze ile? Ze 4 łąki mamy? No, weź tego typu. Pamiętam, jak mój dziadek czegoś tego czpeka kupił, kurde, z Ursusa przyszedł. To był ciągnik. Czerwony był, ale siwy silnik miał.
już pamiętam. Ja się ma... Ja już nie pamiętam, ale teraz mówię za ile lat. Kurde, 90 który? Albo nie. 80 może. 80 który? 90, 90 coś. Coś takiego. No nie. Zapomniałem, z którego z szpeku były? No, z tego co 60 były. A, z tego co 60. No, chyba. No to tak, kurde, mój sąsiad w pobliżu, gdzie ja mieszkam, to ma 63 p z 86. Albo 7? Nie, 86. Jest on też 86. Ten czerwony. Jeden gość, co zgłosił sprawę o tym, że te Ursusy trochę źle wychodziły, to by te Ursusy kurde nie były trochę lepsze. Kiedy co takiego było? No było coś takiego, że Trzypek i tego Pawnic 14 opowiadał, że kurde ktoś z jego rodziny zgłosił sprawę o tym, jak ich Trzypeka, że trochę coś tam ten... że miał problemy z uszczelką. I że to jest sprawa tam jego kurde koło z rodziny, że zgłosił sprawę do Ursusa, a raczej do telewizji. No i oczywiście w telewizji to się zjawiło na internecie jest. O tym, no ja już połowę skończyłem, to nie wiem. Dobra, to ja się szansę. Ja tam przejadę się, wiesz, tam w drugą stronę. Tu widzisz, gdzie ja skręciłem, nie? No widzę, widzę. To tam pojedziesz, wiesz, tam dwie łąki są. To jak jedno może zobaczę, to... Albo ja jedno będę robić, a ty drugą będzie. Tam ci też pomogę. Zależy. Dobra. To tak, tu jest jedna, tu obok druga. O, a to pole mi znane jest dobrze. O, tu jest ta łąka. A co tu jest za trawa? Czekaj, czy to jest serna? Nie, to jest koniczyna. A ja nie wiem. Ale ciekawa tekstura. To jest... nie, nie ma. Nie ma. Koniczyny udane. Pewnie taka tekstura, taki traf jest. Tutaj to łatwo, to ja raz, dwa skoszę i pojedziemy na te drugie. On tutaj nie postawił, jak mi było, bo gdzieś jakoś. Mimo tego dobrze, bo tu się kurde ten przestrzelił w sarni, żeby nie miał. Kurde, na moim. Moim miedzu. Zamiast za miedzu, to za moją.
tak to jest. Dobra, ja najwyżej tutaj skończę, zrobię cięcie i wbijmy się na tym polu, jak patrzę też będzie. No. Witamy na kolejnym kawałku. Pewnie ktoś was tutaj skraży, tutaj to pole. Raczej na łąkę. Ta łąka już była wam znana pewnie na lato w Łódkowie, gdzie tu słynna snopowiązałka przy tej wodzie, co tam stoi, siła robiła. Ta rotacyjna, co została pożyczona, to jest rotacyjna Z070 Meva. Ona została tak malowana sobie przez właściciela. Robił to klasnie, tutaj już tutaj robię. Dobra. Dobra, tutaj jak no, tutaj wszystko jak wyprosimy, to się będziemy widzieć na następnym polu, bo nie chcę tutaj bardzo pokazywać, że jak tutaj się to skończy, więc widzimy się w przerwie. Dobra, witam na kolejnym polu, przedostatnim. My tu z Pawłem już działamy. I ten, a w ogóle Paweł, powiedz, jak się jeździ ten z tym zetorkiem. Polecasz, czy no nie fajnie, polecasz? No fajnie, fajnie, tylko siedzenie zmienił, bo polera metalowa, tylko tu jest taka mata położona i wywalona jest. No to, bo to widzisz, to tak jest, ale kiedy się pomyśli, zobaczymy. Może coś się zmieni.
Jedź. Trochę podwórki słabe jest podjazd, ale no, co zrobić? O. Tutaj tu się zaczyna, tam trochę mniej było, ale tutaj to tak było jest na położone, że... Ja to rewizję czuję, tylko... Jademy. Dopóki paliwa nie będzie czuć, to jest dobrze. Właśnie dopóki paliwo czuje, jest dobrze. Przestanie czuć, to już będzie źle. Tutaj to trzeba wyrównać trochę. Tutaj to tak wyrównać i zacząć jazdę od tego. Spokojnie. O! Tu wyrównać i tak będzie na prosto przejechać. To będzie to znaczyć. Tak. Dawaj. Truja, czwóra i piątka i góry. To co, ty tego mijaka zrobisz? Okej. To ja daję dalej. Ciężko mu. Ciężko pod kurek. Widzę, kurek nie ma. Wiesz. To czeska moc, tylko co inne. Na licencji. Przynajmniej kurde oszczędny trochę niż płoki, okay. Więc nie jest źle o 30. A co, szypek? Szypek. Nie, szypek nie jest zrobiony na licencji. No panie, kiedy przyszły masy Fergusony, no to silnik tu jest ofertka, więc... No a później były te inne, wiesz. Chciałem Marseille Ferguson licencję, to nie było już tutaj. Czekaj, Marseille jest... Co tam się pił? Herbatkę? Widzę teraz napa. Aha. Dobra, tu nie będziemy zanudzać. Kolejna przerwa i ostatnia łąka. Tutaj mało tego. Dobra, ostatnia łąka, trzy przyjazdy były, teraz czwarty. I tak trochę przyśmieszyć, pod górę trochę rozpędzić.
Buja! Buja! Dobra. Nieźle. Co będzie przy ślązarku, to się wciągnie z tamtych, tak? Co będzie ten dom? Tam nie mamy chyba pomocy? Ciekawe. Ciekawe, czy mamy. Jak nie, to trzeba będzie dodać łowiec, trzeba będzie worki. Ten i jak nam nie starczy, to kupimy, bo łowiec nam się przyda na następny rok. Tak, musimy zrobić sprzedanie. Nic nie mamy. Jakaś delikatna zamiana. A co, chcesz? No. No poczekaj, na kurtkę tam wjedziemy. Bo nie będę się szpekiem już przytrzymywać, bo... I czekaj. Weź tak głowo stań, nie? Nie, tu to zrobimy. O, elegancko, dobra. Pod koniec tak się pozamieniamy. Ty, jak tego autopilota wyłączyć? Za chwilę to zniknie. Okej. Nawet to ktoś by trochę pomaga. A, no faktycznie. Kurde, jest to tak fajna sprawa. To czterogarowiec jest przecież. O. No faktycznie, no pan opór. Ej, dom, ej, w piątkę wbiję, to teraz się zesra. Zesra. Polska moc. Czeska. Ale nie, ja nie mówię o zetorku, mówię o kareczce. Mewa. Polska produkcja. Słupsk, jak się nie mylę. No, nagramy Słupsk. No. Agromet Famarol Słupsk, więc no. Dobra, to ja pojadę te zwrócić pewnie posiarkę. I za niedługo ten przyjadę na drogę. A nie, tu nie ma drogi, kurde. Dobra, to ja jadę zwrócić posiarkę i widzimy się po przerywie. Paweł już jedzie na gospę pewnie. No. No nie wiem, nie jadę. To już się widzimy za nim. Dobra, ja już jestem. Wracam powoli. Po tym jak byleczki żeśmy przy ten, to no. Jak Paweł przywiózł belki, to ja osobiście je wziąłem na strych, władowałem niuchem. Akurat niuch ma taką, taki wysięgnik, że normalnie
Raczej zasięg tego tura ma taki, że idealnie. Dobra, pszenicę trzeba będzie tutaj jakoś sprzedać. To trzeba jakoś zrobić. Jutro może to weźmiemy. To trzeba będzie odczepić. A tutaj łowiec to weźmiemy w workownicy na następny rok. Będzie to rotacyjną? Rotacyjną to za niedługo, może zaraz postawimy, tylko szczepę wezmę. Ale też jak stoi głupio na głowie. Jak chcesz. Tam kiedy schowany. Ale na drugi pokos pewnie się też przyda. A raczej ostatni, trzeci. Chcemy trzeci pokos. Co jest z tymi bułami? Ej, zbagowały się. Temu, a mówię, duży problem niestety. Tam zaraz ten, to może wezmę Holandy, może pojechałoby się przy ten, albo nie. Więcej dwójku pojedziemy. Miuchem to weźmę grabary. Dobra, zgasz beka na razie. Niech nie chodzi. Dobra. No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzowie, myślę, że Wam się podobał. W kolejnym się widzimy za niedługo, także trzymajcie się i cześć. Dobranoc.